Siemanko kochani, zapraszam Was na weekly vloga. To będzie taka nowość na tym kanale. Później Wam powiem, o co chodzi. A tymczasem zbieram się do przyjaciółki na paznokcie, bo powinnam już chyba być tam z 12 minut temu. Ale wstąpiłam jeszcze po bułeczki dla nas, bo staram się tak zawsze, słuchajcie, zajechać jeszcze po bułeczki, żebyśmy przy okazji paznokci zjadły sobie wspólne śniadanie. I jeszcze nie dokończyłam się malować, ale to nieważne. Może tego nie zauważycie. No, więc słuchajcie, lecę do niej i później zobaczycie, jakie paznokcie cię mam zrobione. Ale vloguję. O! No więc, tak, brązy bym chciała. Teraz wszyscy w ogóle mają brązy. Ale wiesz, jak ja sobie wpisuję te coś autumn, coś tam inspo, nie? No to takie różne mi wyskakiwały. Mam jednego screena. Może ci na brązy. No myślałam o tym, że różne brązy, albo jeden jakiś brąz, który patrzę, w sumie ten mi się podoba, ten brąz i widziałam jeszcze, że odbijają na to złotko, ale masz słodko? No, no. Kurczę, szalona jest. No, to takie coś. Na wszystkich? Tak? Chyba tak, ale jeszcze muszę sprawdzić mojej inspiracji, nie wiem, czy tam coś jeszcze nie było. Ja już po tych spotkaniach to już nie doklejałam, nie? Już mi się nie chciało. Ale te, co są, to były? To one były, to one się nigdy nie odczepiły. Czyli... No, ale było, wiesz, faktycznie, bo ty jak byłaś u mnie, to się mnie pytałaś, czy mi zahaczają o włosy, nie? No. A ja tak powiedziałam, że chyba nie coś. No i oczywiście, że zahaczały, nie? Zahaczały w sumie o wszystko. Niewygodne to było, no. No ale wiesz, na początku ładne, bo tak pięknie się błyszczało i tak dalej, nie? Dzisiaj muszę rzucić dzisiaj na Insta sobie w mirrorkę, bo naprawdę dzisiaj nie rzuciłam. No ale to dobre. Ale tylko teraz rzucasz, co? No, no. No ogólnie tak, staram się dużo rzucać, chociaż ostatnio miałam... I od ramy pracujesz chyba, co? No. Co tak rozumiesz? Nie, ja i tak sądzę, że mało. Trzeba pracować więcej. Tak sobie myślałam. No, ale nie siedzisz cały dzień? Wiesz co, to jest tak, że ty zrobisz pikę na cały dzień. Tak naprawdę, nie? Ja sobie czasem myślę, a bym chciała tak, że na przykład idę faktycznie w te 8 godzin, wiesz, do tego kompa czy coś i dopiero później wychodzę, cokolwiek inny to robię, nie? No ale pracując w domu, to tak ciężko jest to zrobić, nie? Przecież... Takie czy krótsze? No jak będzie teraz, to już chyba być ok. A robimy takie kwadraty? No. Bo teraz ci powiem, już nie mogę, już mówię, Boże, kiedy ja do niej idę, bo już tak, tak głównie, już tak mi się ciężko klika. Naprawdę? No ja nie lubię mieć takich, wiesz. Ja wiem, a dziewczyny mają w ogóle takie mega długie. Jak one w ogóle funkcjonują, nie? Dla mnie niesamowite. Ale dobrze. No ale wiesz, a w domu to... A tu wstawię pranie, tu zaraz muszę wstawić tu szafkę, tu coś tam. I zawsze sobie znajdę jakieś takie rzeczy, nie? A tutaj coś do sprzątam i tak dalej. Ja też nie lubię pracować, jak mam... no bałagan, nie? 2 hours later. Jestem już, słuchajcie, z powrotem. Wyszłam z paznokci i wyglądają one w ten sposób. Patrzcie, mam brązowe paznokcie. Powiem Wam szczerze, że chyba nigdy nie miałam brązowych paznokci. W ogóle ciemnych, tak bardziej. I słuchajcie, jest mi dziwnie. Po prostu jest mi dziwnie. Ale dodałyśmy jeszcze takie złote drobinki. To jest taka folia, którą się odbija. I podoba mi się. Takie jesienne. Teraz brąz jest oczywiście modny, więc ja też, słuchajcie... Chcę mieć modne paznokcie. Wracam teraz do domu i chyba zajmę się od razu pracą, dlatego odezwę się do Was później. Jestem jeszcze, słuchajcie, w Leroy i przyjechałam sobie kupić jakąś doniczkę. I nie wiem jaką. Chciałabym jakąś beżową, albo białą, albo różową, żeby pasowało do mojego pokoju i musi ona mieć określony rozmiar. Teraz tak, tutaj jest taka biała, ale nie wiem, czy ją wziąć w ogóle, bo tak białe to chyba nie za bardzo. Takie są fajne, różowe, tylko że jest za mała. Ja muszę mieć wysokość 23 i tutaj też średnicę tak naprawdę 23, więc to musi być duża doniczka. I nawet nie wiem, czy coś takiego, bo za jakiś czas jak będę... O, jest 24, bo jak za jakiś czas będę musiała przesadzić tego kwiata, to akurat byłoby ok. No ta już może być nieco za mała.
Więc wydaje mi się, że ta byłaby spoko, słuchajcie. To jest taka jedna opcja. Ale patrzę jeszcze na jakieś takie, żeby miały fajne faktury czy coś. Tylko nie widzę tutaj takiego beżu niestety. Tu nie ma. Dobra, przejdźmy jeszcze tutaj. Tu są ogólnie takie wkłady, te podstawki i tutaj niestety tego nie ma. Ale jeszcze nie wiem, czy sobie nie kupię dzisiaj jakiegoś kwiatka, bo zrobiłam sobie w końcu taki porządek w pokoju, mniej więcej jakbym chciała mieć. No i tak się zastanawiam, żeby sobie jeszcze jednego kwiatka kupić, w jeden kąt go wsadzić. On przydałby się, żeby był na podwyższeniu jakimś, więc zaraz też muszę pójść zobaczyć na stojaki. Który musi być też taki w jasnych kolorach. Takie coś w ogóle bym chciała do domu. Co to jest? Aha, no właśnie, strelicja. Tak, takie coś bym mogła mieć, ale ogólnie ja uważam zawsze na kwiaty, bo jeśli są kwiaty trujące dla kotów, no to one muszą być na podwyższeniu. Nie mam ich nigdy tak na dole. No a niestety większość taka jest w sumie, więc muszę znaleźć od razu jakieś podwyższenie. Tutaj patrzę jeszcze, ta jest spoko, tylko że ona już jest za duża, 28 cm ma, ale jest różowa. Dlaczego nie ma mniejszej? 23, no to już taka teraz na styk w sumie, kurczę, nie wiem co mam zrobić. Czy mam wziąć taką na styk przez to, że jest różowa? Nie wiem, nie wiem. Mam różowy kolor w pokoju, głównie to mocniejszy róż, nie pudrowy, ale jednak. Ja słuchajcie, sypleniem mam takie nakładki na zębach, to wam później powiem o co chodzi, dlaczego je noszę. Dobra, idziemy patrzeć, ale w ogóle jak dużo kwiatów teraz tutaj jest. Idziemy zobaczyć, no dzisiaj słuchajcie, szukacie ze mną doniczkę. Ta jest też spoko, bo ona jest leciutka i ma 24 cm i jest beżowa i nie jest taka... Ona ma jakiś taki dziwny wzór, jakby taka brudna była, znaczy pomazana czymś białym. Spoko, podoba mi się w sumie. Leciutka taka. Nawet git by była, no. Wracam do was po kilku godzinach. Słuchajcie, nie uwierzycie, padła mi bateria. Tak się wybrałam na nagrywanie vloga, że słuchajcie, padła mi bateria. To jest niemożliwe aż. Nie dałam rady wam więcej nagrać ze sklepu, ale nareszcie wybrałam jedną doniczkę. Nie brałam już żadnej podstawki i żadnego innego nowego kwiatka, bo zresztą się zastanawiam, czy drugi kwiatek, jaki miałabym wziąć, to czy przypadkiem nie postawić na sztuczny. Nie wiem, średnio lubię sztuczne kwiaty. Jeśli chodzi o zielone, sztuczne, to jeszcze. Kolorowe to już jest w ogóle masakra. Jakby one mi się kojarzą tylko z stolikami na przykład na groby, więc takich kwiatów nie lubię. Kupiłam te właśnie, co mówiłam wam, że jest taka beżowa i ona ma tutaj jakieś takie dziwne ślady jakby powycierane czy coś takiego, więc myślę, że ona będzie mi idealnie pasowała do mojego pokoju. Słuchajcie, o co chodzi w ogóle w dzisiejszym vlogu, już wam koniecznie mówię. Wiecie co? Stwierdziłam, że też tak zrobię. Czemu też? Chodzi mi o to, że jakiś czas temu przeglądałam sobie YouTube'a i na głównej stronie wyświetlił mi się film Little Monster. Może ją znacie. Tak przyjemnie się go oglądało. Ja ją pamiętam z dawnych lat. Ona nazwała to właśnie weekly vlogiem, jeśli dobrze pamiętam, że pomyślałam sobie, może ja też tak zrobię, więc zainspirowała mnie ona do tego. Słuchajcie, to będzie taki vlog właśnie na przykład z tygodnia. Jeśli nie działoby się dużo albo coś takiego by się działo, co nie za bardzo mogę wam pokazać, czy coś takiego, bądź nie mam jak, no to na przykład będzie to z półtora tygodnia vlog albo z dwóch tygodni. Zobaczymy. Po prostu jakby nie chcę sobie narzucać jakiegoś tam czasu, bo też wiecie, że prowadzę swój inny główny kanał, tak naprawdę gamingowy i szczerze mówiąc jest on dla mnie najważniejszy. I tam właśnie poświęcam bardzo dużo energii, ale słuchajcie, tutaj stwierdziłam, że też bym chciała coś nagrywać, żeby po prostu tutaj tak pusto nie było. Więc będą to takie zlepki z kilku dni. Tak, więc dzisiaj zaczęliśmy tego vloga właśnie tym, jak jechałam do mojej przyjaciółki na paznokcie i właśnie w związku z tym pokazuję tutaj może w innym świetle, już też tak bliżej paznokcie brązowe, ciemne brązowe i ja miałam kiedyś czarne paznokcie.
Ale brązowych nie miałam. I słuchajcie, stwierdziłyśmy, że jeszcze damy takie złotko na nie. Konkretnie wydaje mi się jesienne i wpasowują się w obecne klimaty, w obecne trendy, bo ten brąz widzę, że teraz będzie też królował, jak i zresztą bordo. Ale może nie o tym, słuchajcie. Nie spodziewam się tutaj jakichś spektakularnych wyświetleń, ale to też nie o to mi tutaj chodzi. Po prostu chciałabym z Wami jakby zbudować taką więź, żebyście wiedzieli może o mnie więcej, żebyście wiedzieli, jak na przykład mój dzień wygląda i tak dalej, i tak dalej. Tak po prostu, wiecie. No myślę, że może być przyjemnie. Mam nadzieję, że będzie Wam się to przyjemnie oglądało i że chcecie też coś takiego. Nie jest to oczywiście, nie będą to filmy takie, wiecie, challenge'owe, jakieś ze scenariuszami, z akcją, dynamiką i tak dalej, z aktorami, to znaczy z wieloma innymi osobami tutaj występującymi. Nie, to będzie taki normalny vlog, luźny, lifestyle, po prostu. Będę jechać na zakupy, to zabiorę Was ze sobą na zakupy, będę robić sobie śniadanie czy obiad, to będziecie ze mną i różne rzeczy będę robić, to po prostu będziecie ze mną. Tak myślę, że taki spokojny vlog, chillowy, na przykład, nie wiem, do kawki, jeśli pijecie, do herbaty, czy po prostu, nie wiem, jak się nudzicie i albo chcecie się odmurzyć, to też sobie mnie włączcie. I słuchajcie, coś takiego chciałabym Wam zaproponować. Dajcie znać w komentarzach mi, czy jesteście za. I jutro, myślę, że jutro się uda, będziemy wieszać u mnie w pokoju zasłonę. Więc to też będziecie ze mną robić i też posadzimy tego kwiatka właśnie do tej doniczki, bo tak próbuję sobie coraz bardziej mój pokój właśnie udekorować. Nie widzieliście mojego pokoju, słuchajcie. Mój pokój wygląda, no, całkiem spoko, myślę. Ale jeszcze muszę go dopracować. Ja się śmieję, że to wygląda jak pokój dla małej dziewczynki, a nie jak dla mnie na przykład tyle, ile mam lat. Ale słuchajcie, no nie wiem, to chyba ten ruszt po prostu to wprowadza, że tak to wygląda jak dla mojej dziewczynki. Nie chciałabym tak do końca, dlatego może takiego jednego misia wyniosłam i tak dalej. Ale no słuchajcie, co mam poradzić, że uwielbiam różowy kolor? Jakby to nie jest ani pod jakąś publikę, ani nic, żeby coś się dobrze sprzedawało, bo wiem, że ludzie tak robią z tym różowym kolorem, ale ja słuchajcie, kocham różowy kolor. No i nie wiem, no i nie będę go przecież totalnie wyrzucać ze swojego pokoju, bo nie wiem, wygląda ten pokój jak dla mojej dziewczynki. Mam tutaj mnóstwo rzeczy różowych, ale to myślę, że może kiedyś, jak już bym tak była zadowolona z mojego pokoju, tak prawie na 100%, to Wam go całego pokażę. Jak na razie możecie go gdzieś tam wypatrywać bardziej na przykład na moim Insta. No właśnie, też sobie pomyślałam o tych takich vlogach, żeby tutaj robić, bo na Instagramie częściej się udzielam niż tu, ale też zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszyscy z Was mają Instagrama, dlatego stwierdziłam, że tutaj też się do Was poodzywam. Słuchajcie, jeszcze przed tym sklepem, jak kupiłam doniczkę, pojechałam szybko do galerii handlowej, bo miałam chwilę czasu i chciałam kupić w... jak to się nazywa? Golden Rose, tak. Chciałam kupić taki produkt. Słuchajcie, to jest mój ulubiony produkt od wielu lat do brwi. Teraz coś w stylu filmu takiego z kosmetykami i tak dalej. To jest produkt mój ulubiony do brwi, słuchajcie. Ja go poznałam kilka lat temu, jak byłam na takich indywidualnej lekcji makijażu, to ten produkt właśnie mi makijażystka poleciła. Taki żel brązujący, zobaczcie, ja już mam tego końcówkę w ogóle. Żel brązujący, ale niby lekko brązujący. W chwili on fajnie zastyga, że te brwi, wiecie, one jakby się nie zepsują. Poczekajcie, bo ktoś mi miał czepu drzwiami, muszę się pipi. Busia, no cześć, przyszłaś do mnie? Tak. A chciałabyś się przywitać? No jest tutaj Fibusia moja piękna, tak? Jak ty się jeszcze nie znasz, no to jest moja kotka Fibi. Fibi ma ponad 4 lata i słuchajcie, to jest ragdoll, więc takie trzymanie ragdolla to jest standard, słuchajcie, te koty są jak właśnie ich nazwa, ragdoll, czyli taka lalka szmaciana. Słuchajcie, poczekajcie, tutaj poodsuwam rzeczy na biurku, bo ona pewnie będzie chciała tutaj wskoczyć. No a jak? Będzie mi tutaj teraz łaziła.
skubana. I słuchajcie, ten żel to naprawdę chciałabym wam polecić, ale poczekajcie, najpierw ja go kupię, żebyście mi go nie wykupili od razu, bo akcja jest taka, że w ogóle go nie ma. U producenta też go w ogóle na razie nie ma. Ja pamiętam jego początki, jak on był za 9,99, teraz jest już chyba o dyszkę droższy, bądź nawet dwie. Coś w tym stylu. I słuchajcie, szukałam go wszędzie, szukałam go po różnych w ogóle stronach. Nie ma. Jest coś takiego, pani mi w sklepie powiedziała, że dziewczyny już jakieś tam na Vinted sobie go po prostu wystawiają za duże kwoty, bo powiem wam, że za 130 go znalazłam gdzieś tam na necie. To nieźle, nieźle. No ale wykorzystują okazję, że nie ma go w sklepach. Ja jeszcze poczekam, bo tak naprawdę ten żel to jest zamiennik Anastazji, więc gdybym chciała tyle zapłacić, to bym już kupiła ten, wiecie, Anastazji droższy. Sobie sprawdzę też inny produkt z Golden Rose, to może któregoś razu, jak będę się malować, to sprawdzę to z wami. I słuchajcie, to też jest produkt do brwi, ale to nie jest taki już fajny żel. On jest już koloryzujący bardziej. Oczywiście brąz jakiś tam sobie dobrałam, chłodny starałam się, ale też nie aż tak bardzo. I to jest, słuchajcie, taka mała szczoteczka, mega, mega mała. Zobaczymy, jak to się będzie trzymało na brwiach, ale teraz tego nie będę testować, bo bez sensu, bo słuchajcie, mam już tamto. I jeszcze zaszłam do Inglota, bo kilka lat temu też sobie kupiłam taki bronzer z serii od Jennifer Lopez. Bronzer, on był przepiękny. Pani mi powiedziała, że już w ogóle tego nie ma. I musiałam coś wziąć, bo mój bronzer, no to już go w sumie nie ma. I musiałam wziąć coś takiego jakby. Mam wrażenie, że to jest zbyt ciepły kolor dla mnie. Wiecie, wy też możecie widzieć tutaj tak przekłamanie, bo jest sztuczne światło i tak dalej. Ale mam nadzieję, że ten bronzer będzie ok. To też sobie wypróbujemy któregoś razu podczas malowania. Słuchajcie, będę teraz nagrywać fanarty. Fanarty, które dostałam od fanów na spotkaniu w Strachowicach i je opublikuję niebawem, więc będę sobie je teraz nagrywać. Przygotowałam już te miejsce, więc w sumie ściągnę was ze statywu. I słuchajcie, wygląda to na razie tak. Tutaj zawsze sobie siadam, tutaj mam właśnie mój statyw ze światłem i tu są rozłożone zaraz wszystkie, słuchajcie, fanarty od was, no i tak je wyciągam i wam pokazuję, więc w sumie już przestawiam tutaj sobie ten mój statyw i siadam, słuchajcie, do nagrywania. Czy byś chciała iść? Jednak chciałabyś iść tak? Najlepiej jakby były drzwi otwarte ciągle, to będzie sobie wchodziła w tą i z powrotem, ale tam odkurzacz działa i szumi, więc muszą być drzwi zamknięte. Bo wszystko będzie słychać na aparacie, wiesz? Tak, Phoebe? To jak? Zostajesz ze mną i pomożesz mi otwierać fanarty? Może coś dla ciebie będzie? Nie, chcę iść. Dobra, to wypuszczam ją. No więc, moi drodzy, ja słuchajcie sobie już tutaj siedzę i jeszcze co? I jeszcze tutaj zapalę tego kotka, którego też dostałam od fanek i będę sobie tutaj nagrywać. Tego kwiata, którego wam mówiłam, to właśnie myślałam, żeby wstawić tutaj, ale przez to, że mam tu skos, no to jak on się rozrośnie, nie będzie miał za dużo miejsca już później i będzie mi może tutaj przeszkadzał. Będę musiała go gdzieś przestawić, więc nie wiem, czy dawać właśnie tutaj żywego, no ale jednak wolałabym żywe, chciałam powiedzieć żółte, żywe kwiaty. Nie wiem, zastanawiam się. A teraz w sumie mogę wam pokazać moje kosmetyki. Jeśli ktoś nie wie, to mam swoje kosmetyki. Są tutaj perfumy, słuchajcie. Jest tutaj żel pod prysznic, moi drodzy. A w ogóle wam powiem taką ciekawostkę. Kiedyś wam o tym mówiłam, ale już dawno o tym nie mówię. Jeśli chodzi o butelkę, ona jest naprawdę mega unikalna. Zobaczcie, no takich butelek tu nie widzicie non-stop w sklepach. Spójrzcie, jak ona jest na górze przycięta, tak idealnie pod moje zdjęcie. I ja, kiedy jechałam sprawdzić już ten zapach i tak dalej, opakowania tych kosmetyków, to widziałam z jednej serii tylko takie tubki właśnie. I to była seria z Króla Lwa. Serio. Król Lew, gdzie tutaj też ma właśnie ten lew wyciętą w ten sposób inaczej butelkę, a obok stoję ja, więc to było fajne.
No i tutaj mam jeszcze piankę do kąpieli, więc słuchajcie, to wszystko jest dostępne na moim sklepie bellastek.pl i no cóż, muszę Wam powiedzieć, że słuchajcie, jak wyprodukowaliśmy ileś kosmetyków i słuchajcie, one znikną ze sprzedaży, jak się już sprzedadzą, nie będzie, słuchajcie, do produkowywania, nie będzie ich ponownie w sprzedaży. Tak jest, czasem, nie wiem, kupowaliście różne kosmetyki innych, na przykład influencerów i tak dalej, widzicie, że obecnie już na przykład ich nie ma w sklepach, to samo będzie właśnie z moimi kosmetykami. One są tylko do jakiegoś czasu, dlatego naprawdę serdecznie Was zapraszam na bellastek.pl. Ja co prawda mam trochę tego w domu, ale no to wiadomo, tak dla siebie to zbieram, ale też chcę sobie zrobić takie jeszcze małe zapasy, czy gdzieś tam dla mamy dać i tak dalej, więc... Jeszcze jakieś małe zapasy sobie zrobię, a Was też odsyłam na bellastek.pl. A teraz słuchajcie, przechodzę do nagrywania tych fanartów i myślę, że kolejne jakieś sceny do tego vloga dogram Wam już jutro. No siemanko, słuchajcie, znowu w aucie, dlatego że przyjechałam do galerii Kaskada i po prostu zabieram Was ze sobą na zakupy. Chciałabym sobie poszukać jakąś kurtkę, chyba czarną, taką do Adidasów, którą mogłam sobie ubrać, bo tą, co mam, to jest taka, wiecie, wiatrówka, ale ona jest cienka, a na te nadchodzące zimne dni, no to naprawdę przydałaby się jakaś cieplejsza kurtka, tym bardziej, że jestem mega zmarzluchem, więc taka kurtka jest mi potrzebna. No i też zastanawiam nad taką jakąś inną, bardziej może wyjściową, ale nadal krótką, nie wiem, zobaczymy, czy coś takiego znajdę w sklepie. Szukałam długo online, co nieco zobaczyłam, ale jednak chciałabym przymierzyć, no i myślę właśnie o jakichś butach też do tego, no ale zobaczymy. Z beżową kurtką jasną to ja się zleję, bo sama jestem blada, znaczy no może nie aż tak, jak wcześniej, słuchajcie, ale no jestem blondynką i tak dalej, więc potrzebuję jakiś kontrast przy twarzy. No i moja psi mi doradza ciemny brąz. Nie wiem. Ja bym sama chyba na to nie wpadła, jakby nie podoba mi się to za bardzo. Natomiast wiem, że beżowy jest teraz, brązowy jest teraz mega mocno modny. No i zobaczymy. Więc zapraszam Was ze sobą na właśnie shopping. Dobra, mam, słuchajcie, pierwszą kurtkę, jest to S-ka i powiem szczerze, że mogłabym nawet wziąć XS, mam grubą bluzę pod sobą, pod nią, a słuchajcie, i tak mogłabym sobie wziąć jeszcze mniejszy rozmiar, bo to nie przeszkadza. No więc tak, jest ta z futerkiem, ona jest bez kaptura, nie chciałabym być ciągle na czarno, wiecie? Więc nie wiem, nie wiem, na co się zdecydować, ale czarny w sumie do wszystkiego pasuje. Ta z druga. I słuchajcie, nie wiem, coś mi w niej nie gra. To zakończenie jest jakieś takie dziwne, to wszystko odstaje. To nie jest kwestia tego, że ta kurtka jest za dużo. Mogłabym wziąć mniejszy rozmiar, ale ona i tak będzie taka. Jakoś nie wiem, w ogóle chyba, że po prostu rzeczy, które mam na sobie, nie grają mocno z tym i jakoś tak dziwnie. No i trzecia to taka. I to jest taka duża, którą właśnie chciałam. Tylko, że ona znowu mogłaby być dla mnie krótsza. To jest taka kurtka, która właśnie pasuje bardziej do takich szerokich spodni, dużych butów, bo taką potrzebuję. Tylko, że znowu ona mogłaby być krótsza. I to jest taki brąz, którym no kusi mnie. Dobrze się czuję w takim. Co prawda ona jest cieńsza niż tamta czarna. Ale sobie ją sprawdzę. O, a co to? Dobra, zobaczmy. S-ka. Manekin pewnie ma XS-kę. Okej. Sprawdźmy. Tak, XS-ka. W ogóle taki fun fact, nie wiem czy wiecie, ale pracowałam kiedyś w Stradivariusie. Dobra, przemierzmy to. Ta sama wersja, ale jasna, to już odpada.
Ona jest okej, okay, jaśniejsza. Słuchajcie, to jest w ogóle XS-ka. Nie wiem, czy ja mniejsze jeszcze nie powinnam jakieś. Dziwnie tak się w niej czuję. Wydaje mi się, że pewnie najlepiej to bym się czuła w czarnej. Taki kwadrat się ze mnie zrobił. W ogóle dziwne to jest. To jest XS-ka, więc jest lepsza niż tamto. Dobrze, że przyszłam w ogóle przymierzać, bo tak to bym sobie na sklepie online zamówiła większą. Hej, no i tu już mam uśmiech na twarzy, bo słuchajcie, mniej więcej jest to kurtka taką, jak chciałam. Kaptur i jaki duży w ogóle. Będzie mi ciepło w takiej kurtce. Ona może być taka, ale mogła być krótsza. Ale słuchajcie, fajne jest to, że ona ma tutaj ściągacze. Fajne to. Jest mega i serio, podoba mi się ona. Ale jeszcze mam taką. Okej, okay. I różnica taka, że to jest inny taki materiał z wierzchu. Ona też ma ściągacze, więc w ogóle mega. No jakby nie mam kaptura, lipa, bo lubię zakładać kaptur. Czy taka? Czy taka? Uwaga, mam jeszcze taką spódniczkę i to jest fajne, bo to jest spódniczko spodenki. Często takie rzeczy noszę. Eskę powinnam wziąć, a niestety nie ma na wieszaku, więc chyba zamówię to online. I tutaj mam jeszcze spodnie, słuchajcie, też takie duże, ale są one z brokatem. Fajnie się mienią, więc chyba je wezmę. Okej, okay, koniec zakupów. Słuchajcie, mam dwie torby. Zakupy zrobione w Stradivariusie i zrobione w Bershce. Na koniec jeszcze... A, nie tu. Chociaż nie. Muszę dać do przodu, bo już sobie nie otworzyłam auta. I mam igły, które naniosę do domu, a nie chciałabym tego. No więc tak. W Bershce co ja kupiłam? W Bershce dla siebie nic nie kupiłam. Ale w Stradim. Kupiłam dla siebie tą kurtkę, ale w Bershce też zobaczyłam taką ciemniejszą, to co z kożuszkiem wam pokazywałam. Ciemniejszy brąz i też trochę jaśniejszy, ale nadal ciemny. Natomiast nie zdążyłam ich przymierzyć, słuchajcie. Wysłałam tak o zwykłe zdjęcia ich psiapsi i powiedziała, że no ta ciemna, ale są też lepsze, gdzieś indziej. Nie zdążyłam wejść do Zary, bo może tam. Za mało czasu po prostu na dzisiejsze zakupy, ale i tak taki szybki shopping się udał, bo ta najważniejsza jak na razie dla mnie kurtka, czyli ta taka czarna do sportowych ubrań, jest, podoba mi się. Od dwóch osób się upewniłam, którą wziąć, czy bardziej tą taką skórzaną, czy tą taką zwykłą. I o dziwo, bo naprawdę się zdziwiłam, powiedzieli mi, że tą zwykłą. W takim razie mówię, dobra, okej, okay. Jak dwie osoby mi tak mówią, nie będę się kłócić i jadę zrobić w sumie obiad o kolację. Już jest mega późno, ale dzisiaj było bardzo dużo pracy. A my zobaczymy się już jutro i myślę, że jutro zakończymy tego vloga, czyli będzie to taki vlog od poniedziałku do niedzieli. Witam się z wami w kolejny dzień, jest niedziela i jesteśmy w moim pokoju, na jednej ścianie w moim pokoju, gdzie ona jest totalnie pusta. I słuchajcie, kiedyś myślałam sobie, że dam tutaj kociostradę i tak naprawdę tą kociostradę ja już dawno, dawno temu kupiłam. Kilka lat dla tego koteczka i słuchajcie, ja ją też próbowałam w swoim biurze zamontować, ale tam były te gipsy, więc to w ogóle absolutnie nie działało, bo to się wyrywało pod na przykład Fibicie żarem. Dlatego myślałam sobie tutaj taką kociostradę założyć, słuchajcie. Ale pomyślałam ostatnio, że chyba wolałabym tutaj dać takiego green screena albo na przykład jeszcze zmiany tych teł. Dlatego na razie jeszcze na tej ścianie nic nie ma i kociostrady raczej nie będzie, bo Phoebe ma gdzie chodzić, gdzie biegać, gdzie skakać i gdzie się wspinać, nie? No, dobra, to słuchajcie tak. Na tej ścianie chciałabym sobie tutaj koło lustra postawić kwiatka. Tego kwiatka, co kupiłam sobie... Nie wiem, w sumie czy ja wam to pokazywałam, że kupiłam? Nie, nie pokazywałam wam. Nie pamiętam. Nie, pokazywałam wam, że kupiłam sobie tą palmę i kupiłam też doniczkę i słuchajcie... I patrzcie! Ta doniczka jest za mała, mogłam wziąć tamtą większą. Chodzi o to, że wystaje tutaj ta brązowa doniczka z góry, a ja przecież chciałam, żeby to było ukryte. W ogóle słabo na maksa, dlatego no na razie to tak będzie, trudno, ale będę musiała to wymienić, a po prostu ta doniczka się nie zmarnuje, bo ją wykorzystam do jakiegoś innego kwiatka czy coś. Dlatego ten kwiatek sobie będzie, słuchajcie, stał tutaj, żeby jakoś tutaj było tak przytulniej,
Też słuchajcie, żeby był ten jednak zielony kolor i żeby to było prawdziwa roślina, żeby to była, a też rośliny dobrze wpływają na powietrze. A i palma jest bezpieczna dla Phoebe, więc nawet gdyby ją sobie gdzieś tam podgryzała i tak dalej, to nic się jej nie stanie, bo trująca dla niej nie jest. Więc słuchajcie, same plusy. Tutaj będzie stała moja palma, ale tak się składa, że ona ponad tydzień nie miała picia, więc teraz jej dam i pokażę Wam, jak ja w ogóle podlewam od jakiegoś czasu kwiaty. Zawsze je po prostu tak o podlewałam i umierały. Albo je po prostu przelewałam, albo właśnie im nie dawałam wody. Zaraz one ginęły, więc słuchajcie, teraz mam taki myk, że po prostu biorę miskę z wodą i słuchajcie, sadzam kwiatka na ileś tam minut właśnie do takiej wody i on sobie pije. Zostawiam go tak i on sobie pije. I on się napije tyle, ile mu trzeba, więc go nie przeleję, no wiadomo, jak się napije, to i sucho nie będzie miał. A teraz słuchajcie, chciałabym sobie zamontować zasłonę do mojego pokoju. Co prawda ona nie będzie szła na całe okno, tylko tak tylko na kawałek. W sumie tak. Zastanawiałam się, słuchajcie, jeszcze nad zasłoną różową, ale myślę, że to już byłoby too much w moim pokoju, a że ściany mam beżowe, to i zasłona będzie chyba spoko wyglądała. Okej, słuchajcie, tutaj za lustrem w ogóle mam jakieś tam szpargały, które na przykład rzadko używam czy coś. I tutaj się znajduje w ogóle karton z gumkami, z gumkami do włosów, o których Wam już dawno mówiłam, że na przykład by się mogły pojawić na moim sklepie, ale postanowiłam, że będę je chyba dawać po prostu w gratisie do mojej książki. Już Wam pokazuję do której, do tej właśnie książki, więc myślę, że coś takiego się pojawi niedługo. Ale już tak rok tu leżą. Dobra, odjeżdżamy. I słuchajcie, biorę drabinkę i będę montować zasłonę. No, bo ja nie wiem, jak to będzie montowane, słuchajcie, w takich dzwonach. Mam wrażenie, że ten kadr jest teraz za szeroki, ale trudno, słuchajcie. Dobra, bierzemy zasłonę. Ona tak długo leżała, wisiała i mam nadzieję, że się nie pogięła. To jest taki velvet, więc fajnie. W ogóle polecam osobom, które mają koty, a słuchajcie, jeśli koty Wam niszczą, miałam sobie usta pomalować, bez sensu, a koty Wam niszczą na przykład meble albo coś, to ja ogólnie polecam właśnie welur, bo słuchajcie, koty weluru nie ruszają, one nie lubią go drapać, bo jakby te pazury się nie wbijają, więc nasze łóżka i w ogóle moja sofa, zasłony, wszystko, co jest welurowe, w ogóle jest bezpieczne. Zresztą co prawda Phoebe w ogóle, ona nie drapie takich rzeczy, ona ma tylko drapak do drapania i ona wie, że tylko drapak może drapać, więc z nią nigdy nie było takich problemów, ale tak ogólnie to Wam powiem, że właśnie koty weluru nie lubią. Dlatego jest fajnie mieć go w domu. Dobra, uwaga, wlazłam na drabinę, jest tylko 5 zaczepów, taka mała zasłona. Tylko na ten kawałek ściany, która jest sobie taka pusta. Okej, okay, ale będzie przytulnie teraz. Już mi się to podoba. Tyk. Dobra. No i elegancko. Podoba mi się na maksa. Jeszcze tutaj mam, słuchajcie, kartony. Dobra, przykryjemy je zasłoną na razie. Bo tam są, słuchajcie, takie fanaty, nie ze spotkań, ale fanaty, które zostały przyniesione czy przesłane do Vita Bella House dla mnie, więc myślę, że kiedyś je nagram właśnie. I tak to w sumie wygląda. Dobra, słuchajcie, zmienię może lekko ten kadr. Ogólnie chciałam jeszcze sobie tutaj, jak mam swoją firaneczkę, spójrzcie, to chciałam sobie na tą szynę zamontować lampki. Jak oglądaliście mój teledysk do piosenki Lucky Block, to pamiętacie taką scenę z mojego pokoju, gdzie za takimi firankami były takie światełka podłużne.
I słuchajcie, takie coś ja sobie chciałam zamontować właśnie za swoją firanką na ten taki okres jesienno-zimowy, żeby było tak przytulnie, a i też trochę na święta. Ale słuchajcie, oni mi wtedy wysłali barwę zimną, mimo że ja zaznaczałam barwę ciepłą, że chcę. Wysłali mi wszystko zimne, więc w ogóle masakra. I ja słuchajcie, miałam już to montować, ale ja nie chcę lampek zimnych, bo będzie zimno. I takie też zamówiłam. Zamówiłam je, słuchajcie, pod koniec tygodnia i jakby wybrałam te takie... No więcej po prostu na tej aukcji zapłaciłam, ale miałam pewność, że one miały być w piątek. No i słuchajcie, to w ogóle ma opóźnienie i to będzie prawdopodobnie dopiero w poniedziałek, czyli jutro. I nie dość, że tak, jak tam na Allegro, nie wiem czy zamawiacie na Allegro, tam jest takie coś, że na przykład jak zamówisz do tej godziny albo coś tam, to dostawa jutro i to jest tak na zielono napisane. I to mnie skusiło. Zazwyczaj tak było, że przychodziły mi tak rzeczy. To słuchajcie, nie przyszło. Nie dość, że więcej zapłaciłam, żeby faktycznie to mieć, to też nadal nie przyszło. Dobra, a teraz jeszcze tak na koniec vloga chciałabym Wam pokazać moje te ciuchy, które sobie wczoraj kupiłam. Jak to wygląda już w tym takim lepszym świetle i gdzie jest więcej miejsca, bo w tych przymierzalniach to tak różnie. Dlatego Wam pokażę i ze Stradivariusa oczywiście. No i właśnie, nie wiem czy ja tam przez ten cały sklepie pobyt podkładam Wam muzykę, czy jednak gadam. No nie lubię nagrywać w sklepach, bo tam głośno leci ta muzyka, ja nie chcę praw autorskich, słuchajcie, złamać zaraz przez to, że słuchać to na moim filmie, dlatego no nie nagrywam zazwyczaj w tych sklepach, ale słuchajcie, tak, powtórzę, bo nie wiem, czy to tam wybrzmiało, nie wiem, czy wiecie, ale ja kiedyś pracowałam w Stradivariusie i lubię tam nadal robić zakupy. Mam sobie taką kurteczkę i słuchajcie, ona kosztowała 199 zł. Tutaj jest to rozmiar XS. W sumie pokażę Wam ten kod, ten indeks. Dobra, powiem. 56,23 × 3,37 × 0,01. I z tego co pamiętam, to słuchajcie, kurtki zawsze się zaczynały na 5. Ewentualnie płaszcze czy coś tu na 8. Wiecie, 8 tysięcy coś tam, a jak macie na przykład na końcu ten 001, to słuchajcie, to oznacza, że 001 to jest zawsze czarny kolor. No więc tak, kurteczkę i fajnie mi się podoba, wiecie co, naprawdę dwie osoby mi poleciły tą, więc wiem, że jest dobrze. I mam sobie taką i tak jak mówiłam, ona jest, słuchajcie, taka dwa w jednym, bo nadal ona jest tutaj zebrana tymi ściągaczami, ale nie na maksa, więc jeszcze mogłaby być taka... Bardziej wiecie, podoba mi się. No i tak sobie właśnie ją myślałam mieć do takich adidasów dużych, do butów sportowych dużych. Okej. Uwaga, uwaga. Aha. Tyk, dobra. I słuchajcie, fajnie, bo ta krótka może być taka, taka bardzo wiecie, krótka. Może być jakaś taka, a może być też total w ogóle... Prosta. Patrzcie, w ogóle taka prosta może być. Jak się komuś też taka wersja podoba, to też to może być. I ja lubię właśnie takie rzeczy. Dwa w jednym, coś w tym stylu. I tak ona wygląda też spoko, ale jak sobie założę kaptur, to też spoko. Mega, jestem inkognito, nikt mnie wtedy nie zobaczy. Ekstra. Dobra, tak to wygląda, słuchajcie. Ja sobie początkowo myślałam, że właśnie tą kurtkę bym miała do takiego stylu jak teraz. Ale też przecież, gdybym ją sobie ściągnęła, to bym mogła na przykład ubrać do tego spódniczkę jakąś. Taką, wiecie, na przykład lekko poszerzaną czy coś, chociaż nawet nie i taką. I jakieś buty takie dotąd na przykład, jakieś takie duże, jak, nie wiem, ta Olivia Rodrigo miała chyba jakieś takie w swojej stylizacji, coś takiego. Wiecie o co chodzi. Jak nie wiecie, to się dowiecie. No, więc wydaje mi się, że jest bardzo fajna kurteczka. Jestem z niej zadowolona, więc po filmie leci do szafy, bo na pewno ją zostawiam. Spódniczkę tą, co przymierzałam, to słuchajcie, na stronie sobie ją zamówię dzisiaj, bo tam jeszcze chcę zerknąć za czymś innym. Potrzebuję chyba jakieś takie bluzy po prostu na długi rękaw, bo tak to mam bardzo dużo swetrów, ale jakieś takie też luźne bluzy by się przydały, też takie, które są większe właśnie. No, a tutaj mam spodnie i spodnie to są takie same, jak ja mam te takie jasne z tymi takimi cyrkoniami, które już widzieliście u mnie na Insta na przykład, czy miałam też je na spotkaniu. Teraz mam takie czarne, zobaczcie, świecące.
I ja się w sumie zastanawiałam, co ja ubiorę na spotkanie, bo ja mam spotkanie 19 chyba, października. I słuchajcie, nie wiedziałam, co mam ubrać, a w sumie te spodnie byłyby git. No, byłoby git. Dobra, ubiorę je teraz. Okej, spodnie wyglądają tak, słuchajcie. One są, ja mam rozmiar 34, one są też za 199 zł, ale w razie czego to jest tak, 48,13 łamane na 277 łamane na 709, więc spodnie, słuchajcie, wyglądają w ten sposób, bardzo fajne. Przy tym świetle nie widać w ogóle tych drobinek, ale jestem z nich zadowolona i wydaje mi się, że na pewno je ubiorę na spotkanie. Więc słuchajcie, tak wyglądają moje zakupy. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Myślę, że będziemy na tym kończyć, bo mogłabym gadać i gadać, a nie będzie co nagrać na przykład na przyszły tydzień. Więc słuchajcie, zostawiajcie łapeczki i subskrybujcie kanał. A ja się z Wami żegnam. Pa, pa!